Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Policach jest jedynym dostawcą ciepła systemowego do naszych mieszkań. Zakład wytwarza ciepło we własnym źródle, a pewne ilości kupuje od zakładów chemicznych. Fabryka pozyskuje ciepło z zakładu uszlachetnienia węgla Polczar Police. Nasza cena, po której sprzedajemy energię cieplną, jest ceną regulowaną. Czyli jest specjalny urząd, urząd jako agenda rządowa, Urząd Regulacji Energetyki, który decyduje o tym, po jakiej cenie będziemy tę energię sprzedawali, ale również po jakiej kupujemy, bo zakłady chemiczne Police również, Grupa Azoty, również poddawane są procesom taryfikacji. PEC posiada kilka kotłowni gazowych umiejscowionych tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia ciepłociągów, czyli między innymi w Trzebieży czy na Starych Policach. Od 28 listopada nastąpiła zmiana taryfy dla polickich zakładów chemicznych, a co za tym idzie, wzrost cen dystrybucji ciepła. Ten wzrost dla indywidualnych odbiorców nie będzie mocno zauważalny, a wręcz w ogóle, bo do grudnia mamy ceny z tak zwanym wsparciem, czyli mamy rekompensaty. Ten system wsparcia, nie wiemy jak nowy rząd się zachowa, czy go przedłuży, czy zmieni. Natomiast ten wzrost zakładów chemicznych Police to będzie kilkuprocentowy, jak idzie rok do roku. Natomiast jak idzie o naszą cenę, to ona jest w tej chwili w opracowaniu. My mamy taryfę ważną do końca stycznia przyszłego roku, 2024 roku. No i Urząd Regulacji Energetyki będzie decydował, jaka ona będzie. Natomiast z naszych wyliczeń, bo już pracujemy nad tą taryfą, wygląda, że wręcz odwrotnie, ta cena nieznacznie spadnie. Prawdopodobny spadek ceny jest związany z tym, że stawki rynkowe powoli się stabilizują. W 2022 roku nośniki energetyczne i węgiel odnotowały wyraźny skok, na co wpłynęły różne czynniki, m.in. wojna na Ukrainie czy wzrost inflacji. Jest to dobra wiadomość dla mieszkańców, jednak z entuzjazmem należy poczekać, gdyż wszystko zależy od tego, czy nowy rząd utrzyma system rekompensat i dotacji rządowych na ciepło systemowe. Mieszkam na parterze i powiem, że ciepło mamy w domu. Nie narzekam na zimno. Chodzimy na krótkie rękawy, kaloryfery. Oczywiście oszczędzamy, tak? Jak wszyscy oszczędzają. Ale nie narzekamy na zimno. W zabudowach wielorodzinnych są mieszkania, które wymagają większych nakładów ciepła, co związane jest m.in. z położeniem lokalu, czy też odpowiednim dociepleniem budynku. Niemniej widmo podwyżek spędza sen z powiek niejednego mieszkańca. Wszyscy, nie? Boją się podwyżek raz, a drugi raz mam na parterze szczytowe. Mieszkanie jest bardzo zimne, także trzeba używać kaloryfery. Bo tam na wyższych piętrach to mają cieplutko, nie? Koszty energii cieplnej, które obowiązują w Policach, są dużo niższe niż średnie ceny krajowe. Wynika to z tego, że PEC kupuje energię od zakładów chemicznych, dla których produkuje ją i sprzedaje firma Polczar.